Naszą ekspedycję szlakiem Napończyków zaczęliśmy na bezkresnym i mroźnym paśmie górskim Saltwiele, oddalonym od najbliższej cywilizacji o 50 km. To właśnie tu przebiega granica wyznaczająca koło podbiegunowe oraz granica pomiędzy terytorium Napończyków z północy i z południa. Stąd właśnie wzięła się cała nazwa ekspedycji. Do pokonania mamy niecałe 50 km rozłożone na 3 dni. To wszystko w górskim terenie arktycznej tundry, gdzie temperatura powietrza w dniu nie przekracza 0 stopni, a w nocy nawet dochodzi do minus 15 w środku maja. W tej białej i mroźnej scenerii lapońskiej zamierzaliśmy spędzić nasz cały weekend majowy. Jesteśmy jakieś, nie wiem, już może 3-4 km od naszej trasy. Zaczęliśmy w tym momencie ekspedycję śladami naszych Lapończyków, którą już bardzo długo planowaliśmy. Lapończycy to były takie narody, które tutaj zamieszkiwały północną Europę, Skandynawię, północną Norwegię, Szwecję, Finlandię i Półwysep Kolski w Rosji. I na tych terenach parę tysięcy lat temu moglibyśmy spotkać koczowniczo żyjących właśnie Lapończyków, mieszkających w lawu, które sobie przenosili i mieszkali tam z całymi rodzinami i zajmowali się głównie hodowlą reniferów. Dwójka ludzi, to wyobraźcie sobie, że to są ostatni ludzie, których widzimy w najbliższych 4 dniach. Jesteśmy jakieś 10 km od naszego pierwszego celu, naszej 4-dniowej wyprawy, ekspedycji polarnej szlakiem Lapończyków. I za jakieś 10 km, jak Zdeno mówi 10, to pewnie będzie jeszcze z 20, powinniśmy dojść do pierwszej chatki. Także biwakujemy. Nie? Po raz kolejny. Fajnie, ty stanie jeszcze biwak. No dobrze, to co robimy? Oddychujemy, pauza. Jak dla mnie biwakujemy. Chillaucik totalny. Jesteśmy na arktycznej pustyni. Jest to obszar, na którym panuje surowy klimat polarny. Zima trwa tu ponad 9 miesięcy, a roślinność jest tu bardzo uboga. Właściwie to nie ma tu w ogóle drzew. Za to teren ten to mroźne królestwo lisa polarnego. Tu również rozciąga się drugi co do wielkości lodowiec w Europie zwany Isen, nadający arktyczny klimat temu oddalonemu od cywilizacji miejscu. Że idziemy, wszyscy już zmęczeni, idziemy już 10 godzin. Fibo zasypia nas stojąco. Mamy ostatnie takie podejście do mostku, którego tam nie widać, a tam płynie sobie do spadku sen. Padam ze zmęczenia, marzę o tym, żeby znaleźć tę chatkę. O! 12,5 godziny na trasie. Założyłam sobie pasy z nadzieją, że to coś pomoże, ale widząc, jak się znowu tutaj zapada, bo nie wiem, czy to kogoś wyda. Tam jest Fibo i tam są dwie chatki. Nareszcie widzimy chatki. Po 11 godzinach. Na miejsce doszliśmy około godziny 22. Chwilę przed zmrokiem. Ku naszemu zdziwieniu obydwie chatki były już dawno zajęte. Na szczęście dostaliśmy miejsce w mniejszej chatce z trójką bardzo sympatycznych Norwegów, którzy przywitali nas z rozpalonym kominkiem, zmrożoną norweską wódką i śmiesznymi polskimi słowami. Właśnie tak zakończył się pierwszy, długi dzień naszej ekspedycji. Co było dalej? Zapraszam na odcinek drugi.